Raz, dwa. O, na przykład alarm. Dziękuję serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w tradycyjnie w Derewolucji Omnibus, księgarnią kawiarni na ulicy Braci 14 w Krakowie. Witamy Państwa również oglądających naszą transmisję na kanale YouTube Centrum Kopernika. Dzisiaj spotykamy się ostatni raz w ramach cyklu poświęconego czasowi, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach grantu realizowanego właśnie przez księgarnię kawiarnię Derewolucji Omnibus. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Mateusz Szochol, na pewno dzień dobry, tutaj, dobry wieczór tutejszej publiczności i myślę, że publiczności oglądającej nas na kanale YouTube. Również Mateusz jest pracownikiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, również sekcji kognitywistyki Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się badaniem poznania matematycznego i dzisiaj o tym poznaniu matematycznym w kontekście mierzenia, w kontekście czasu nam coś opowie. Mateusz, zapraszamy. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, a Państwu bardzo dziękuję za przyjście, no jeszcze w takiej przedświątecznej porze, gdzie no już nikomu się raczej nic nie powinno chcieć i czas się zmienia na świąteczny. Proszę Państwa, zanim zacznę moją właściwą część prelekcji, kilka słów wyjaśnienia. Kiedy umawialiśmy tytuł właśnie, czy nawet temat tej mojej prelekcji, to jeszcze na początku myślałem, że żeby mówić więcej o czasie w mózgu i ograniczyć te swoje zainteresowania, o których Łukasz powiedział. Ja się zajmuję rzeczywiście poznaniem matematycznym i badaniem tego, jak ludzki umysł przetwarza matematykę, jak uczymy się posługiwania liczbami itd., itd., geometrią. Ale okazało się, że dr Szymek Drobniak świetnie opowiedział o chronobiologii i o percepcji czasu nie tylko w perspektywie ewolucyjnej, ale też neurobiologicznej. I jeśli ktoś z Państwa nie był na tym wykładzie, to naprawdę zachęcam do obejrzenia go, tego wykładu, który dostępny jest na kanale YouTube Centrum Kopernika. Nie mylę się, prawda? Tak, więc zachęcam. Proszę Państwa, do rzeczy. Jak umysł radzi sobie z miarą czasu i nie tylko? Właściwie to ten tytuł powinien, czy mógłby polegać na skasowaniu tego nawiasu. Jak umysł radzi sobie z miarą w ogóle? Ja będę starał się Państwu pokazać, że oczywiście odwołując się do wyników badań psychologicznych i neurokognitywnych, że nasz mózg wyposażony jest we wspólny, a przynajmniej z pewną częścią wspólną, oczywiście rozwinę ten temat, mechanizm, który służy do radzenia sobie z różnymi miarami. I czas jest jedną z tych miar. Będę mówił o tak zwanym ciemieniowym mechanizmie miary czasu, liczb i przestrzeni. Proszę Państwa, zacznijmy od standardowego, pewnie nieraz w tym cyklu to się pojawiało. Ponoć Augustyn, święty Augustyn z Hipony, filozof zapytany, czymże jest czas, miał odpowiedzieć, że jeśli mnie o to nikt nie pyta, to wiem, a jeśli pytającemu się je wytłumaczyć, to nie wiem. Ale tak naprawdę można powiedzieć dokładnie to samo o liczbach i przestrzeni. Każdy z nas żyje nie tylko w jakimś czasie, i musi radzić sobie z czasem, ale także żyjemy w jakiejś przestrzeni, posługujemy się przestrzennymi obiektami i posługujemy się również liczbami. No, czym jest liczba? To też wcale nie jest takie oczywiste pytanie. No, niemniej jednak, nawet kiedy pozbawieni jesteśmy jakichś intuicji teoretycznych albo nas to po prostu nie interesuje, to nie przeszkadza nam radzić sobie z tym. No, my jednak będziemy starać się opowiedzieć, że jednak coś o tym wiemy, zarówno czasie, liczbach, jak i pomiarze
przestrzeni, no i spróbujemy tą intuicję Augustyna no jednak troszkę pokonać. Proszę Państwa, kiedy mówimy o czasie i matematyce, to niektóre osoby mogłyby może nie zaprotestować, ale mogłyby stwierdzić, no ale przecież matematyka to jest taka dziedzina badań, taka dziedzina ludzkiej aktywności poznawczej, która interesuje się tym, co znajduje się poza czasem, a nawet poza przestrzenią. Tutaj znalazłem cytat z pracy Sir Rogera Penrose'a. Penrose to jest taki słynny matematyk, fizyk matematyczny, który też trochę filozofuje. On ma taką koncepcję, zgodnie z którą świat fizyczny, który charakteryzuje się czasowością i tym, że jest przestrzenny, rozciągły, wyłania się jakby z świata matematycznego. On to nazywa światem platońskim, w którym coś takiego jak czas i przestrzeń nie istnieją. Zdaniem Penrose'a matematyka to jest coś, co po prostu jest i nam czasem udaje się, nam zbliżyć do tego. Niemniej jakby nasze ziemskie intuicje nie zmieniają tego przedmiotu badania. On jest bezczasowy. No, ja nie będę mówił o matematyce, jakby ktoś mógł powiedzieć, przez takie duże M, raczej będę mówił o matematyce takiej, przez którą my się posługujemy, z którą my musimy sobie poradzić i do której nasz umysł musi w jakiś sposób wtargnąć. I proszę Państwa, co za tym idzie, zgodnie z tymi intuicjami, jednak będę twierdził, że ma tutaj jeszcze są miejsca, zapraszam, proszę bardzo, tak, że nasze rozumienie matematyki, nasze rozumienie liczb wiąże się jakoś z rozumieniem przez nas czasu. No, schodząc już na ziemię z tego takiego dość abstrakcyjnego punktu wyjścia, wiemy, że oczywiście matematyka jako dziedzina, której uczymy się, którą poznajemy czy stosujemy, jest zanurzona w czasie, jest czymś, co przede wszystkim powstawało w czasie, w niektórych kulturach zresztą tylko, w niektórych nie. No i wiemy, że proces, który doprowadził do, no, do powszechności matematyki z jednej strony dla zwykłych ludzi, a z drugiej strony do tego, że matematyka rozwinęła się jako taki rozgałęziony twór, który obejmuje naprawdę wiele subdyscyplin, to wszystko zajmowało czas. To oczywiście jest truizm. I oczywiście wiemy też, że kiedy chcemy się czegoś nauczyć, to również zajmuje nam czas. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, że nasze rozumienie liczb, nasze rozumienie podstawowych obiektów matematycznych, przez podstawowość nie rozumiem tutaj jakiejś, nie chodzi mi o jakąś wyrafinowaną matematyczną czy filozoficzną teorię. Mówię, że liczby są podstawowe, bo rzeczywiście w szkolnej edukacji i w wykorzystywaniu przez nas matematyki na co dzień rzeczywiście one takie są. Proszę Państwa, badacze od dawien dawna zastanawiali się, skąd się bierze matematyka, jaki jest charakter matematyki. Odrzucamy tutaj teraz takie skrajne pomysły, zgodnie z którymi matematyka gdzieś preegzystuje i nasze umysły mogą do niej jakoś sięgnąć. Odrzucamy, nie mówię, że to jest nieprawdziwe czy nieciekawe, natomiast w tym wykładzie jakby schodzimy bardziej na ziemię. Proszę Państwa, kiedy chcielibyśmy powiedzieć, że matematyka jest czymś czysto arbitralnym, bo tak sobie wymyśliliśmy i tak przyjęliśmy, no to napotykamy jednak na to, że jednak ludzie zgadzają się co do tego, jakie prawdy matematyczne są prawdziwe i jesteśmy w miarę zgodni co do tego, że matematyka pozwala nam na intersubiektywną komunikację. To jest taka zagwozdka. Jeśli matematyka nie jest żadnego zaświata, gdzie musi być po prostu tak, a nie inaczej, tylko jest z tego świata, to dlaczego ona jest taka stabilna i dlaczego jest taka pewna? I dlaczego matematyka, która miałaby być czymś oderwanym od empirii, a więc niekoniecznie abstrahowanym
z rzeczywistości, typu, nie wiem, intuicja, że czegoś jest dwa, bierze się stąd, że mogę zliczyć dwa obiekty. Dlaczego miałaby taka być? Dlaczego miałaby być taka dokładna i dlaczego mielibyśmy świat pojmować właśnie w jej kategoriach? Taki filozof, pewnie Państwu dobrze znany, pewnie jeszcze lepiej niż mi, Immanuel Kant, stwierdził, że matematyka, rozumienie matematyki ma coś wspólnego, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, chodzi mi raczej o przedstawienie pewnej idei, ma coś wspólnego z percepcją czasu i przestrzeni. Kant miał taki problem, z grubsza rzecz biorąc. Czy matematyka składa się z sądów, które są zawsze prawdziwe? No tak, proste. Czy matematyka pozwala nam dowiedzieć się czegoś nowego? No, odpowiedź brzmi też tak. Na czym polegał problem? To był problem tak zwanych syntetycznych sądów a priori. Nie będę wchodził tutaj jakby w szczegóły. Natomiast sądy analityczne to są takie, które są prawdziwe jakby na mocy samego znaczenia słów. I prawdy matematyczne wydają się takimi. No nie muszę odwoływać się do empirii, żeby wiedzieć, że rozwiązanie jakiegoś równania jest prawdziwe, prawda? Że to, co jest z jednej strony znaku równości i to, co jest z drugiej, no jest jakby równoznaczne. Ale jest pewien minus tego typu sądów. One nie dostarczają nam wiedzy o świecie, one są po prostu analityczne. Sądy, które dostarczają jakiejś wiedzy o świecie, no to są sądy syntetyczne. To są takie sądy, które bazują na jakimś naszym doświadczeniu, ale one mają to do siebie, że są omylne. Kant zastanawiał się, jak możliwe jest połączenie tych dwóch własności, a więc tego, że matematyka jest pewna, jej prawdy są niepodważalne z jednej strony, z drugiej zaś, jak to jest możliwe, że matematyka dostarcza nowej wiedzy i to nowej wiedzy o świecie. Nie będę wchodził w szczegóły jego koncepcji, to się nazywa fachowo podmiot transcendentalny, ale najprościej rzecz ujmując, Kant stwierdził, że nasza matematyka w pewnym sensie jest nadbudowana, czy wyłania się z intuicji, które są wszczepione w podmiot. To są intuicje, które dotyczą czasu i tutaj głównie chodziło mu o arytmetykę, czy z grubsza rzecz biorąc to, co możemy robić z liczbami, oraz przestrzeni. Geometria wyłania się z przestrzeni. Tego typu tezy to jest nazywane konstruktywizmem. Podmysł jest taki, podmiot konstruuje matematykę, ale nie robi tego w sposób dowolny. Jesteśmy zaprogramowani, już mówiąc troszkę bardziej współcześnie, do tego, żeby postrzegać to, co jest wokół nas w kategoriach czasowo-przestrzennych. No jest nam bardzo trudno robić to inaczej, ja przynajmniej nie potrafię. I wykorzystujemy, tutaj będzie uczone słowo, którego pewnie nie do końca rozumiem, te struktury a priori czasu i przestrzeni po to, żeby budować pewną stabilną matematykę. Ten pomysł Kanta był odbijany w całym takim ruchu matematyków i filozofów. Ten ruch nazywany jest po prostu konstruktywizmem. Niektórzy mówią o intuicjonizmie. Idea jest taka, czas, przestrzeń, liczba, geometria mają ze sobą coś wspólnego. No teraz przeskoczmy. Tutaj mamy trochę karykaturalnego Kanta, ale mamy całkiem współczesnych badaczy, Elizabeth Brannon i Stanislasa Deana. To są badacze, to są psychologowie, neuronaukowcy, którzy zajmują się poznaniem matematycznym i to jest po prostu wycięty abstrakt z czasopisma Trends in Cognitive Science. To jest abstrakt numeru specjalnego, w którym ci badacze, empirycy, mało filozofujący zdecydowanie, mówią, że we współczesnych badaniach nad podstawami psychologicznymi, należy dodać, czy neuropsychologicznymi podstawami matematyki,
ten program jest jakby trochę inspirowany Kantem. Te inspiracje w pewnym sensie są luźne, bo oczywiście Kant niezbyt wiele pisał o mózgu, niezbyt wiele pisał o programach genetycznych, niezbyt wiele pisał o doborze naturalnym, o selekcji naturalnej. On obracał się raczej w sferze dociekań filozoficznych i starał się jak najbardziej racjonalnie poukładać, ale jednak to, na co mu introspekcja i jego obserwacja przez niego samego i rozmowy z innymi pozwalała, natomiast sam nie eksperymentował i nie badał tych rzeczy. Natomiast co w największym skrócie mówią Dehaene i Brannon? Mówią oni, że oczywiście nie możemy postrzegać świata przez okulary pism Kanta, w takim sensie, że nie możemy wykorzystywać jego nomenklatury, jeśli jesteśmy na gruncie naukowym, typu nie możemy mówić o podmiocie transcendentalnym a priori i tak dalej. Natomiast możemy mówić o pewnych mechanizmach psychologicznych i badać je, nie tylko mówić, to jest ta nowość, które wiążą ze sobą, które pokazują, może inaczej, te mechanizmy pokazują, że percepcja czasu, przestrzeni, liczb jest ze sobą powiązana. Proszę Państwa, niektórzy psychologowie, tak zwani psychologowie ewolucyjni, też cytują często tego filozofa królewieckiego Immanuela Kanta i mówią, że te struktury, które są wrodzone, dzięki którym my postrzegamy świat tak, a nie inaczej, na przykład w kategoriach czasowo-przestrzennych, ale też na przykład rozumiemy, czym jest przyczyna i skutek, które są wrodzone, i psychologowie ewolucyjni mówią, że można szukać w mózgu takich odpowiedników tych kantowskich struktur, które oni nazywają modułami. Te moduły mają szereg własności, między innymi były wyselekcjonowane przez dobór naturalny, przetwarzają tylko określony materiał. Tutaj można by dość długo o tym mówić. Natomiast pomysł jest taki, że zamiast traktować nasz mózg jako superkomputer, to należy go podzielić na komponenty i popatrzeć, co te komponenty poszczególne robią samodzielnie i jak ze sobą współdziałają. I to jest takie wielkie marzenie. Marzenie, że można znaleźć w mózgu ośrodek czegoś. To założenie, czy to marzenie nawet, jest niestety fałszywe. Nie ma czegoś takiego jak moduł matematyczny. O tym możemy się przekonać choćby dlatego, że zaawansowana, czy nawet zbliżona do naszej szkolnej matematyka nie występuje we wszystkich kulturach, nie rozwinęła się we wszystkich kulturach, które powstały i ginęły. Stąd też trudno jest powiedzieć, że matematyka jest czymś tak powszechnym jak język. Raczej trudno byłoby znaleźć gdzieś w mózgu miejsce odpowiadające za matematykę. Ale jeśli zejdziemy z takiego poziomu ogólnego do poziomu bardziej badalnego empirycznie, to okaże się, że możemy szukać nie tyle modułu matematycznego, co pewnych struktur mózgowych i odpowiadającym im mechanizmów poznawczych, które wiążą się z przetwarzaniem pewnych własności, które bada matematyka. Takimi własnościami są podstawowe własności geometryczne, na przykład kąty, kierunki, odległości, jeśli chodzi o geometrię, albo liczebności. Potrafimy intuicyjnie, być może nie wszyscy ludzie na świecie są w stanie pokazać, że twierdzenie, nie wiem, Pitagorasa jest prawdziwe, natomiast wszyscy ludzie co do zasady na świecie i nie tylko ludzie, o czym zaraz pokażę, potrafią wskazać, że jeden z dwóch zbiorów ma więcej elementów, choćby. Proszę Państwa, takich troszkę cofnijmy się w historii. Byliśmy przy współczesnej neuronauce poznawczej, ale troszkę cofnijmy się do pionierskich czasów neuropsychologii. Józef Gerstmann opisał już naprawdę dawno temu taki zespół symptomów. On nazywany jest, dzisiaj on zresztą wylatywał z podręczników neuropsychologii, potem do nich wracał, ze względu na to, że tych pacjentów wcale nie było tak dużo, nie wiadomo, czy ten opis jest trafny. Józef Gerstmann opisał
zespół, który pojawia się wtedy, kiedy uszkodzona zostanie struktura, która mniej więcej jest tu pokazana. Ona się po angielsku nazywa angular gyrus, po polsku nazywa się zakrętem kątowym i to jest część kory ciemieniowej. I osoby, które mają uszkodzenie właśnie w tej strukturze, przejawiają cztery takie tak zwane, my to mówimy, objawy osiowe. Dezorientację stronną, agnozję palców, dysgrafię albo nawet agrafię i dyskalkulię albo akalkulię. Takie osoby na przykład mają kłopoty też ze spostrzeganiem elementów w kontinuach, co przez to rozumiem. No jak Państwa zapytam, jaka liczba występuje, jaka liczba jest pomiędzy, nie wiem, 4 i 6, no to od razu Państwo powiecie, że 5. Osoby z uszkodzeniami zakrętu kątowego niekoniecznie sobie z tym radzą. I ten odkrycie, czy opisanie tego zaburzenia można traktować jako impuls do dalszych badań. Czym jest zakręt kątowy? Zanim przejdziemy do takiego śledztwa bardziej drobiazgowego, z pewnością jest strukturą asocjacyjną, to znaczy taką, która łączy różne informacje. Jest, można powiedzieć, takim hubem. I do właśnie zakrętu kątowego, czy ogólnie będziemy mówić o korze ciemieniowej jako takiego huba integrującego różne informacje, no, będziemy się odwoływać. Proszę Państwa, oczywiście nie będę tego analizował, ale kiedy spojrzycie sobie, gdyby ktoś z Państwa chciał, do czego zachęcam, taki artykuł przeglądowy jednego z moich współpracowników, Klausa Wilmesa i jego kolegów, który pokazuje, którym próbowano szukać tego modułu matematycznego, czy mózgu matematycznego. Oczywiście odpowiedź jest taka, że oczywiście wykonywanie różnego rodzaju zadań związanych, które można określić jako matematyczne. To mogą być zadania czysto symboliczne, mogą być to zadania treściowe. No, angażuje bardzo różne struktury i angażuje różne sieci. To było badanie, które dokładnie rzecz biorąc, jeśli kogoś to interesuje, sprawozdawało wyniki traktograficzne, czyli śledzenie połączeń na zasadzie badania gęstości istoty białej w mózgu. Proszę zobaczyć, no tego mózgu matematycznego tutaj jest bardzo dużo, ale i to jest trochę dowód na to, że trudno jest znaleźć strukturę, która miałaby obsługiwać wszystko, ale możemy szukać struktury podstawowej, która pozwala nam kwantyfikować liczebności, na przykład, jak się okaże, związane będzie to również z percepcją czasu, i być może nasza symboliczna matematyka jest nadbudowana jakby na właśnie kwantyfikowaniu tychże liczebności. Kiedy przestajemy używać no, dumnie brzmiącego słowa matematyka, a zajrzymy do artykułów i trochę zajrzymy też do tego, czym ja się bardziej zawodowo zajmuję, no to dumne słowo matematyka gdzieś spada i ta przyłbica spada i pojawiają się znacznie prostsze zdolności, które nazywamy matematycznymi, ale tak naprawdę można je ograniczyć do trzech. Jedna to jest szacowanie. Możemy, tak jak już zresztą mówiłem przed chwilą, możemy porównywać liczebności zbiorów, dwóch zbiorów, tak jak tutaj macie Państwo tą dziewczynkę, która bez większego problemu odgadnie, który z tych zbiorów jest większy. Druga, i to jest po prostu szacowanie, druga z tych zdolności ma trochę trudniejszą nazwę, która nie ma dobrego polskiego odpowiednika. Po angielsku to jest subitizing. Taka brzydka polska kalka subitacja jest o tyle dobra, że rodowód tu jest łaciński i oznacza nagły. Tutaj chodzi o to, że bez konieczności przeliczania, bez konieczności użycia na przykład naszych palców albo odliczania w pamięci, jesteśmy w stanie określić liczebność pewnych niewielkich zbiorów. Te niewielkie zbiory no, są mniej więcej do około 4, chyba że jest się szympansem, to 5, ale jeśli kogoś by to interesowało, to może później. No i wreszcie trzecia zdolność to liczenie. I o ile szacowanie i subitizing możemy powiedzieć, chociaż strasznie nie lubię tego słowa, bo ono jest problematyczne na gruncie nauk o poznaniu i psychologii, są wrodzone, to znaczy subitizingować i szacować potrafią dzieci wszystkich kultur, potrafią robić to dość szybko, nie potrzebują zbyt dużego treningu. Można powiedzieć, że ta
te zdolności rozwijają się spontanicznie, ich rodowód ewolucyjny jest znacznie starszy, tak jak mówiłem, szympansy sobie też z tym radzą i robią to nawet lepiej niż ludzie, no to liczenie jest czymś, to jest trzecia zdolność, jest czymś, co pozwala nam z jednej strony wyjść poza granice tych dwóch zdolności, które są nam przyrodzone, jeśli można tak powiedzieć, ale z drugiej strony no, jest czymś, czego musimy się nauczyć, jest czymś kulturowym. Co rozumiem przez wyjście poza ograniczenia? Szacowanie ma to do siebie, że pozwala nam radzić sobie z dużymi zbiorami, ale jest szacowaniem, a więc nie jest czymś dokładnym. Subitizing pozwala nam radzić sobie z liczebnościami całkiem precyzyjnie, natomiast jest ograniczony mniej więcej do czterech elementów. To też jest zresztą ciekawe zagadnienie, dlaczego cztery, a nie dajmy na to sześć. Niektórzy twierdzą, że są takie teorie, że to się pokrywa z ograniczeniami naszej pamięci roboczej, ale z drugiej strony, jeśli obciąży się pamięć roboczą materiałem podobnego typu, no to subitizing i tak pozostaje nietknięty, więc wyjaśnienia granic subitizingu granicami pamięci roboczej też niekoniecznie działają. Proszę Państwa, okej. Tak, to jest, jeśli kogoś by to interesowało, to praca Stanislasa Deana, w której te rzeczy są opisane, nazywa się The Number Sense. I ten number sense jest tutaj takim słowem kluczem, dlatego że no, właśnie twierdzenie jest takie, że nasza matematyka opiera się na takim zmyśle liczby. I zresztą Stanislas Dehaene no, mówi wprost, że ten zmysł liczby ma w sobie coś kantowskiego. Oczywiście to szacowanie, czyli określanie, który zbiór jest większy, nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zbiorów dyskretnych, ale także do wielkości ciągłych. Tutaj mamy takie typowe piagetowskie zadanie, które pokazuje, że dzieci radzą sobie z tak zwaną zasadą zachowania ilości, że jakiś obiekt no, może być wyższy, ale to niekoniecznie znaczy, że pojemność będzie większa. I tak jak tutaj pokazałem, naczelne inne niż człowiek również sobie z tym radzą. Jeśli chodzi o wrodzoność tego subitizingu, to zauważono już w latach 80. Starkey i Cooper pokazali, że już dzieci kilkudniowe i kilkutygodniowe potrafią rozróżniać dwuelementowe od trzyelementowych zbiorów. To były kropki. Później Izard i jej współpracownicy pokazali, że ten zmysł liczby nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do modalności wzrokowej, ale jest no, wielomodalny. Dzieci, które przyzwyczają się, jak to się mówi, są habituowane na jakąś określoną liczbę sylab, odpowiadają uwagowo w zależności od tego, czy pokaże im się inną modalnością, czyli na przykład wzrokiem inną ilość obiektów. Ten subitizing, głosu nie ma, ale ja opowiem, to jest papuga Alex. Papuga Alex subitizinguje, to znaczy nikt jej nie nauczył liczyć, ale nauczył ją liczebników i papuga Alex potrafi całkiem dobrze, ona jest świętej pamięci w sumie, więc nie potrafi już niestety, potrafi wskazywać, ile elementów jest w danym obiekcie. No dobra, w psychologii poznania matematycznego, tym czym ja się mniej więcej zajmuję, mówi się, że za te dwie zdolności, przybliżaną czy szacowanie liczebności i precyzyjną reprezentację liczebności małych zbiorów, za to odpowiedzialne są dwa systemy. Jeden nazywany jest systemem liczb przybliżonych, a drugi nazywany jest właściwie to jest exact numerical system, ale chyba na polski będzie ładniej to przetłumaczyć jako precyzyjny system numeryczny. I jeśli chodzi o ich implementację czy umiejscowienie mózgowe, to one angażują struktury kory ciemieniowej. Ta kora ciemieniowa dla naszych najbardziej rudymentarnych, a więc ponadkulturowych, ponadczasowych też w sensie ewolucyjnym, bo wspólnym z ssaką, czy może nawet wszystkim kręgowcom, no,
te nasze zdolności podstawowe, które wierzymy, że są podstawą uczenia się matematycznego, są dobrze zbadane i tutaj widzimy, gdzie jest ich mniej więcej mózgowa podstawa, a więc struktury ciemieniowe. A co z liczeniem? Liczenie wydaje się nam czymś, co no, wymaga zasobów uwagowych, zaangażowania ich, wymaga treningu, musimy wykorzystać coś. Na przykład my prowadzimy takie badania, w których pokazujemy, że uczenie się takie dorosłe rzeczywiście wykorzystuje liczenie na palcach, że liczenie na palcach jest no, czymś bardzo ważnym. No ale dzieci używają też różnych tam innych do tego przyrządów, w których tak zwanych liczmanów, ale mniejsza o to. Liczenie może też wykorzystywać liczebniki, prawda? Tyle, że liczebniki rzeczywiście we wszystkich kulturach świata występują. Wydaje się, że są czymś powszechnym, tylko jest pewien kłopot. Istnieje wiele ludów, wiele społeczności, w których zakres tych liczebników jest bardzo ograniczony. No tutaj taki słynny przykład, plemię Piracha, eksperyment przeprowadzony przez Everetta. No, teraz sobie całkiem dobrze radzą, powiedzą, jeśli im się da dwa haczyki, no to powiedzą, tutaj jest dwa, no ale jeśli się zrobi więcej, no tutaj jest ich już pięć, no to one nie będą liczebnikowo rozróżniać, czy jest cztery, pięć, czy sześć, tylko powiedzą wiele. Tam jakbyśmy dalej pooglądali ten film, no to okazałoby się, że pyta o ilu masz synów, no on mówi wielu, no i tam wymienia potem sześć imion, ilu ty masz synów, innego mężczyznę pyta, no czterech, no i wymienia, znaczy on mówi wiele, ale wymienia cztery imiona. Były też współczesne badania, nowsze badania, w których próbowano zainteresować się, jak ten nasz podstawowy kod językowy wpływa na rozwój kompetencji numerycznych w ogóle. Pytanie badawcze jest takie, czy trzeba mieć język odnoszący się do liczebności, żeby radzić sobie z prostymi szkolnymi zadaniami matematycznymi, czy niekoniecznie? Australia jest całkiem dobrym krajem, dlatego że można badać członków kultury zachodniej. Tutaj Brian Butterworth badał dzieci z Melbourne, ale badał też dzieci z dwóch plemion, które cechowały się tym, że ich zakres wykorzystywanych przez nich liczebników jest ograniczony. I co się okazało? Że pomimo tych ograniczeń językowych dzieci uczyły się całkiem dobrze liczyć. Że wcale nie jest tak, że język jest czymś, co no, jest takim przedmiotem, który jakby wpuszcza nas do krainy liczb. Później, jak się okazuje, ja przynajmniej jestem o tym przekonany, bez zdolności językowych nie jesteśmy w stanie przetwarzać formalizmów, ale to jest trochę na inną opowieść. Pomysł jest taki, znowu, pewne rudymentarne zdolności matematyczne są wrodzone i też niezależne od języka. Ale pytanie jest takie, no wiemy, że te dzieci bez języka umiały liczyć jakoś. Przynajmniej były szybko w stanie nauczyć się liczyć, czy bez języka. One oczywiście operowały językiem i to bardzo złożonym, ale bez języka złożonego z liczebników. Przepraszam za mój skrót myślowy. Ale czy tylko ludzie potrafią zliczać? Może to jest chyba nawet lepsze słowo. No, od bardzo dawna prowadziło się i prowadzi się dalej badania nad zdolnościami do liczenia przez zwierzęta inne niż człowiek. Takie badania przeprowadzili już Arndt i Keller w 50. latach, a nawet możemy cofnąć się jeszcze do lat przedwojennych. Badania gołębi z 1939 roku. No takie badanie bardzo popularne, o którym mogliście Państwo gdzieś zasłyszeć. Krukom pokazywano najpierw narysowany na papierze wzór złożony z kropek od 1 do 7. Zadanie było odnaleźć pokrywkę od garnka, na której była taka sama liczba kropek, ustawionych oczywiście inaczej. I poprawność odpowiedzi była całkiem duża, pomimo tego, że wzory oraz wielkość kropek były jakby zmieniane nieustannie, czyli że zachowanie liczebności pomiędzy tym podstawowym wzorem, a tym targetem, tym do czego miano się dopasować, no, było zachowane jeśli w terminach liczbowych. To badanie było bardzo problematyczne, dlatego że
Dlatego, że jednak badacze stwierdzili, że to niekoniecznie dowodzi zdolności liczenia, tylko być może to jest rozszerzony subitizing, czyli postrzeganie liczebności pewnych zbiorów niezależnie od przeliczania. I do tego jeszcze wrócę. Brian Butterworth, czyli autor tego badania, które porównywało zachowanie dzieci z Melbourne i z plemion zamieszkujących tereny Australii, twierdzi, że w naszych mózgach zakodowane są niezależne od języka i od modalności zmysłowych, na przykład wzrokowych czy słuchowych, reprezentacje liczb. Ale czy koniecznie tak jest? Nie ma w tej sprawie konsensusu. Widzicie Państwo te wzory. Czy potrafilibyście Państwo je opisać inaczej niż na zasadzie, że tam, gdzie siedzi ten ptaszek, jest cztery kropki? Ja bym potrafił. Powiedziałbym, że jest jakaś biała kartka, na której znajdują się jakieś obiekty, które zajmują tyle, a tyle miejsca. Potrafiłbym, oczywiście byłoby to mało ekonomiczne i mało wygodne, natomiast potrafiłbym popatrzeć na tą kartkę i opisać ją tak, żeby nie używać terminów liczbowych. I być może, taka hipoteza, być może nasz mózg charakteryzuje takie kartki albo w ogóle tego typu sytuacje właśnie poprzez, niekoniecznie poprzez dokładną reprezentację liczb, ale wykorzystuje pewne własności percepcyjne związane z wielkością obiektów i zajmowaniem jakiegoś miejsca w przestrzeni. No teraz wyobraźmy sobie sytuację, że pojawiają się jakieś nowe wzory na tej kartce. Tam może wejść w grę kolejna relacja, kolejna własność czasowa, a więc to, co my nazywamy dodawaniem, a później zliczaniem tego, to jest jakiś proces, jakaś sekwencja, która dzieje się w czasie. Przyjrzyjmy się drugiemu psychologicznemu badaniu, prehistorycznemu może psychologicznemu badaniu, tym razem przeprowadzonemu przez Arnta. Zadaniem gołębi, badane były gołębie, one miały uderzać w przycisk dziobem odpowiednią ilość razy, dopóki nie nauczą się wykonywać zadania. I teraz one miały uderzać pewną ilość dziobem razy o ten przycisk, żeby dostać jakąś nagrodę. I interpretowano ten wynik tak, że one uczą się, ile razy trzeba uderzyć, żeby dostać nagrodę. Czyli interpretacja była taka antropomorficzna. Ten gołąb sobie liczy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wtedy kończę dziobać, bo wtedy mi dadzą nagrodę. To nawet do 37 było. Oczywiście pojawiły się pewne wątpliwości metodologiczne, czy to w ogóle można nazwać liczeniem, przecież nie mamy dostępu do tych gołębich główek i tak dalej, i tak dalej. To była po prostu pewna uwarunkowana i to uwarunkowana instrumentalnie zdolność. Jak próbowano to wyjaśnić? Teraz właśnie na naszą scenę wchodzi czas. W latach 80. Mac i Church zaproponowali taki model, to się fachowo nazywa modelem akumulatora. Oni stwierdzili, że nasz umysł wyposażony jest w pewien układ odmierzania interwałów czasu i wyczucia rytmu. Oni stwierdzili, że za upływ czasu odpowiada pewien specyficzny ku temu zaprojektowany system i wyposażeni jesteśmy właśnie w takie wyczucie rytmu i kiedy organizm spostrzega przedmioty prezentowane sekwencyjnie, a tak było w przypadku eksperymentu Arnta z gołębiami, rozpoznawany jest pewien interwał pojawiania się tych przedmiotów czy uderzania tych przedmiotów i on jest rejestrowany, jest porównywany z informacjami, które są w jakiś tam sposób analogiczne, czyli z tymi danymi, które zostały w przypadku gołębia uwarunkowane. I w ten sposób można łatwo wyjaśnić, bez powoływania się na to, że gołębie liczyły na zasadzie, oczywiście po ptasiemu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wtedy przestawały i dostawały nagrodę. A więc mechanizm wyczucia czasu, mechanizm poczucia czasu, dzielenia czasu na jakieś jednostki i porównywania tych jednostek może wyjaśnić
wyniki i w ten sposób się to zresztą robi. To jest dość standardowe badanie i dość standardowe wyjaśnienie eksperymentów z ptakami, konkretnie z gołębiami Arnta, tak jak to pokazałem. Właśnie wyjaśnia się niby zdolność liczenia poprzez zdolność do mierzenia czasu i kończenia jakiejś czynności po upływie czasu. Przyjrzyjmy się też takiemu zadaniu, znaczy takiemu badaniu. To jest badanie przeprowadzone w latach 90. w 97. opublikowane na łamach Perception and Psychophysics. To jest takie badanie, w którym wykorzystano tak zwany paradygmat dual task. Może powiem najkrócej. Osoby badane miały robić cztery rzeczy. Były cztery jakby czynności. Jedna czynność to miały mierzyć czas, to może jest za duże słowo, ale były pewne interwały i miały odmierzać w myślach ten czas i jakoś reagować, tak? Miały naciskać przycisk, kiedy na przykład 2 sekundy minęło, czy 5 sekund. To nie były zresztą długie interwały, maksymalne, o ile pamiętam, były 5-sekundowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, te osoby miały śledzić wirnik, to znaczy pojawiało się w rzeczywistości, oni to nazwali w ten sposób, ale pojawiała się pewna kropka i trzeba było po prostu za nią wodzić. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, osoby badane miały przeszukiwać wzrokowo, to znaczy miały pewien wzór przestrzenny i miały znaleźć wyznaczony element. To jest taki standardowy paradygmat badań uwagi. No i wreszcie czwarta rzecz, miały wykonywać arytmetyczne zadania w myślach. Tylko cały myk polegał na tym, że osoby badane miały albo śledzić wirnik, jak to oni to nazwali, czyli śledzić jakiś przedmiot, albo przeszukiwać wzrokowo, szukać jakiegoś elementu, albo liczyć w myślach, zawsze wtedy, kiedy miały mierzyć, odmierzać upływ czasu. Okay? Czyli patrzono, co badaczy interesowało. Badaczy interesowało to, czy któraś z tych czynności będzie zakłócać percepcję czasu. Jak to będzie działać? I albo inaczej, czy robienie czegoś, czy odmierzanie czasu, mentalne odmierzanie czasu, będzie zakłócać robienie jakiejś czynności. No okazało się, że jeśli osoba badana miała reagować, dajmy na to, co 5 sekund albo w interwałach dwusekundowych i miała śledzić obiekt albo przeszukiwać wzrokowo, no to nie było żadnego problemu. Tutaj wykonanie tych czynności było podobne, oczywiście niższe niż gdyby miała robić tylko to, ale nie mierzyć czas, natomiast nie było tu większego problemu. Okazało się natomiast, że arytmetyka była zaburzona. Osoby badane, które miały odmierzać czas, miały kłopot z wykonywaniem działań arytmetycznych. Oczywiście można by to wyjaśnić na zasadzie takiej dystrakcji, że jednak arytmetyka wymaga większych zasobów uwagowych, utrzymywania wielu elementów w pamięci roboczych, odświeżaniu tego i tak dalej, że to zadanie jest po prostu trudniejsze. Natomiast badacze sobie z tym trochę poradzili, to znaczy każde z tych zadań i przeszukiwanie wzrokowe i śledzenie wirnika i arytmetyka występowało w kilku poziomach trudności i okazało się, że nawet najłatwiejsze arytmetyczne rzeczy, które są wszystkim doskonale znane, osoby badane miały z tym kłopot, jeśli w tym czasie, nomen omen, miały odmierzać interwały czasu. Wyjaśnienie tego wyniku jest takie, zaproponowane przez Brozoliego, jest takie, że czas i arytmetyka mogą wykorzystywać ten sam obwód mózgowy. I jeśli tak, no to skoro zajmujemy ten obwód mózgowy mierzeniem czasu, no to nie zostaje mu już, mówiąc już tak zupełnie kolokwialnie, mocy przerobowych, żeby poradzić sobie z zadaniami. Zanim przejdziemy do przedstawienia właściwej teorii i dalszych wyników badań, to nie jest nawet dygresja, ale trochę może wprowadzenie. Na pewno słyszeliście Państwo o synestezji. Z synestezją mamy do czynienia wtedy, najprościej mówiąc, kiedy dana osoba przetwarza jakiś typ materiału, który w
typowej populacji zarezerwowany jest dla jakiejś modalności, przy pomocy innej modalności zmysłowej. No, mówiąc już nienaukowo, kiedy osoba twierdzi, że na przykład słyszy dźwięk, nie tylko słyszy dźwięki, ale też je widzi, prawda? Albo kiedy wyobraża sobie dni tygodnia, to one mają jakiś kolor. Albo kiedy wyobraża sobie miesiące, więc jest jakieś następstwo czasowe, to mogą być dni, godziny, no to układa je w takich formach przestrzennych, jak pokazałem tutaj. No to może być, ktoś może mieć na przykład, synestetyk może mieć taką cyrkularną wizję czasu, w sensie miesięcy, komuś dni tygodnia mogą się no, jawić percepcyjnie jak napisy w Gwiezdnych Wojnach i tak dalej, i tak dalej. Są tutaj bardzo różne możliwości. Zresztą synestezja liczb, no to jest taki temat, który był badany od czasów, od początku w zasadzie psychologii eksperymentalnej. Robił to już Galton i okazało się, że na przykład nie wszyscy mamy oś liczbową, która jest prosta, a dla niektórych ta oś liczbowa bardziej przypomina taki zygzak, jak tutaj Państwo widzicie. Istnieją też oczywiście synestezje czasu i to nie tylko jeśli chodzi o dni i miesiące, ale też mierzenie czasu na zasadzie właśnie decydowania, kiedy jakiś interwał upłynął, może wiązać się z jakimiś przeżyciami percepcyjnymi. I teraz takie pytanie, które nurtowało psychologów od Galtona. Co się dzieje w mózgu synestetyka? Oczywiście to jest teraz świetnie zbadane. Nie będę mówił jakby precyzyjnych rzeczy, natomiast były dwie możliwości. No jedna możliwość jest taka, że u synestetyka wszystko jest jakby poprzestawiane w tym mózgu, to kablowanie działa zupełnie inaczej. A druga możliwość jest taka, że każdy z nas jest synestetykiem, niezależnie od tego, czy nim nie jest, tylko że dla osób, które nie wiedzą, że są synestetykami albo nie są, te efekty są tak subtelne, że można powiedzieć, że ich w ogóle nie ma. I w tą właśnie stronę idzie no, dość duża część badaczy, jakby w stronę tej interpretacji i twierdzą oni, tutaj zacytuję Roya Cohena Kadosza z Oxfordu, mówi, że doświadczenie synestetyczne nie jest rezultatem jakościowo różnych mechanizmów, ale polega raczej na skrajnej ekspresji normalnych procesów poznawczych. To jest nasz punkt, a więc skrajne procesy, czyli takie, w które wykorzystują te same obwody mózgowe, ale no, robią to w jakiś skrajny sposób. Teraz rzucamy synestetyków i zastanówmy się, co dzieje się, kiedy przetwarzamy liczby, kiedy przetwarzamy jednostki czasowe i kiedy odmierzamy jakieś obiekty przestrzenne. Co dzieje się w naszym mózgu? I jeśli przyjrzelibyśmy się literaturze naukowej, to percepcja czasu, percepcja liczb i percepcja przestrzeni jakby opisywane są w zupełnie różnych działach. Autorzy zajmują się tym zupełnie osobno, są nawet czasopisma, które są w tym w poszczególnych rzeczach wyspecjalizowane. Natomiast w 2009 roku badacz Vincent Walsh zaproponował taką teorię, on tą teorię nazywa ATOM, ale tutaj to jest skrót od A Theory of Magnitude, która głosi, że istnieją wspólne mechanizmy percepcji czasu, przestrzeni oraz liczb. Nasz mózg, kiedy ma radzić sobie z mierzeniem którejkolwiek z tych rzeczy, wykorzystuje podobne, wspólne obwody. Początek jakby tej teorii jest ewolucyjny. No, żeby poradzić sobie z manipulacją jakiegoś obiektu, no to musimy jakoś zjednoczyć po pierwsze informacje o tym, jakie on miejsce w przestrzeni zajmuje. Po drugie musimy poradzić sobie jakby z wymaganiami czasowymi i musimy czasem sobie poradzić też z tym aspektem liczebnościowym. Więc robienie tego przez mózg jakby naraz może być całkiem optymalnym rozwiązaniem. A gdzie szukać
Gdzie gdybyśmy, zresztą Vincent Walsh proponuje taki eksperyment, gdzie jakbyśmy, wyobraźmy sobie, że jesteśmy tak wielkim ewolucjonistą i mielibyśmy, no wyobraźmy sobie, że jesteśmy doborem naturalnym, to gdzie mielibyśmy zachować takie zdolności? W strukturze, która jest plastyczna i łączy informacje z wielu źródeł. I taką strukturą jest właśnie kora ciemieniowa. Proszę Państwa, oczywiście nie chcę powiedzieć, że wcześniej uważano, że czas, przestrzeń i liczebności, takie, którymi zajmują się na przykład badacze poznania arytmetyki, że są przetwarzane całkowicie osobno i się nie łączą. Są przetwarzane osobno, sądzono, ale oczywiście te informacje są jakby łączone dopiero. Pomysł Walsha, a Theory of Magnitude, jest taki, że te mechanizmy są łączone bardzo efektywnie, dlatego że one częściowo zachodzą na siebie. Proszę zauważyć, tutaj to jest tak reprezentowane. Jest pewna część wspólna. I to mogłoby wyjaśniać, ta teoria mogłaby wyjaśniać interferencję pomiędzy czasem a liczeniem. To znaczy, kiedy obciążymy kogoś zadaniem polegającym na liczeniu, odmierzaniu czasu, to ta osoba będzie mieć kłopot z wykonywaniem zadania matematycznego. I tego typu efektów, jak opowiedziany przeze mnie przed chwilą, które wskazują interferencję między przestrzenią a liczebnością, czy czasem i przestrzenią, psychologowie opisali bardzo wiele. No taki prosty przykład. Kiedy osoby badane, robimy takie zadanie. Reaguj wtedy, kiedy na ekranie pojawią się trzy kropki, a nie reaguj wtedy, kiedy pojawią się cztery albo dwie. Okej, co możemy zmierzyć? Kiedy osoba zrobi to dobrze i możemy też zmierzyć czasy reakcji. Czyli ile czasu zajmuje detekcja tej ilości kropek, o którą prosiliśmy. A teraz skomplikujmy zadanie. Możemy te kropki wyświetlać w dwóch różnych, albo więcej niż dwóch różnych wielkościach. One mogą być albo większe, albo mniejsze. Taki zagadkowy dość wynik, który na gruncie tej teorii otrzymuje wyjaśnienie, jest taki mianowicie, że jeśli zwiększymy wielkość tych kropek, one będą bardziej wyraziste percepcyjnie, no to czas reakcji powinien się skrócić, no bo łatwiej je zobaczyć, tak? Jak większe są niż małe. Tak na zdrowy rozsądek. Ale są badania, które pokazują, że czas reakcji się wydłuża. Większe w sensie przestrzennym i odzwierciedla się przez dłuższe w sensie czasowym, czyli przez czas reakcji. Tak więc istnieje tutaj jakieś podobieństwo tego przetwarzania. No dobrze, ale skąd badacze de facto wiedzą, że może istnieć wspólny, korowy system miary czasowej, miary przestrzennej i miary liczebnościowej. Od dawna mówiłem o badaniach Józefa Gerstmana na samym początku, tak? Zespół Gerstmana, uszkodzenia angular gyrus, czyli części kory ciemieniowej. Proszę Państwa, takich osób z uszkodzeniami kory ciemieniowej w wyniku różnych wypadków, na przykład, no, naukowcy zarejestrowali i opisali i zbadali dokładnie wiele. I okazuje się, że tego typu, szczególnie jeśli jest to lewa półkula, uszkodzenia powodują nie tylko kłopoty z radzeniem sobie z kontinuami liczbowymi i prostą arytmetyką, ale powodują także zaburzenia stronne. Jak mieliśmy, już nie będę do tego slajdu wracał, jeden z czterech jakby osiowych objawów zespołu Gerstmana są zaburzenia lewa i prawa strona, a więc zaburzenia w radzeniu sobie z przestrzenią. Ale okazuje się, że osoby z uszkodzeniami kory ciemieniowej mają też kłopoty z radzeniem sobie z czasem. Otóż mają kłopot w zadaniach takich jak
osoby badane, opisywane w eksperymencie, o którym mówiłem przed chwilą, w którym proszono te osoby o odmierzanie pewnych interwałów czasowych. Również tutaj ten zmysł czasu jakby zawodzi. A więc proszę zobaczyć, początkowo no od dawna wiedziano, że jest kłopot z przetwarzaniem liczb, kiedy ta struktura ulega, jakby no, przestaje działać poprawnie. Jest kłopot z przestrzenią, ale okazuje się, że również czas. Ale pytanie jest takie, czy możemy te wnioski, czy musimy te wnioski opierać tylko i wyłącznie na studiach przypadków klinicznych? Zresztą byłoby to kłopotliwe, bo jak mówiłem, zespół Józefa Gerstmana wylatywał nawet z podręczników, no bo pacjentów z uszkodzeniami akurat tej małej strukturki angular gyrus no nie było tak wiele, później oczywiście to wzrastało. Ale dzisiaj wyposażeni jesteśmy również w inne narzędzia badawcze i w różnych badaniach, w których wykorzystuje się obrazowanie pracy mózgu, choćby funkcjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym, w różnych zadaniach, które wymagają percepcji czasu, percepcji przestrzeni i percepcji liczbowej, obserwuje się aktywację właśnie w strukturze, w strukturach ciemieniowych. Tutaj pokazałem Państwu jeszcze jeden typ badania. To jest wykorzystanie metody, która się nazywa TMS, czyli przestrzeszkowa stymulacja magnetyczna, transcranial magnetic stimulation, w której można jakby wywoływać w celach badawczych i jest to zupełnie niegroźne, odwracalne, po kilku chwilach już wszystko jest ok. Można symulować jakby efekty uszkodzeń mózgu, czyli lezji. Można impulsami magnetycznymi, można troszkę dezaktywować te struktury. I badania Walsha i Zilke Gebel i wielu innych badaczy wskazują, że można w ten sposób upośledzić nie tylko percepcję liczb i percepcję przestrzeni, ale również czasu. I proszę zobaczyć, to jest dość ciekawe, że wydaje się nam, że matematyka to jest coś zupełnie kulturowego, coś, czego się musimy nauczyć. Wygląda na to, że Kant miał całkiem dobre intuicje. Oczywiście nie potrafił ich uzasadnić wynikami badań empirycznych, natomiast te kantowskie intuicje wiążące czas i posługiwanie się liczbami, czas i arytmetykę, no jakby były, okazują się być całkiem dobre. Przechodząc już do podsumowania, wiemy, może to jest może za duże słowo, ale istnieją poważne naukowe przesłanki, które każą nam myśleć o mechanizmach percepcji czasu i przestrzeni jako elementami jednego korowego mechanizmu. I to przejawia się w życiu codziennym, nie tylko wtedy, kiedy radzimy sobie z tymi wielkościami, ale też wtedy, kiedy sobie z nimi nie radzimy. Kiedy mamy kłopot z przetwarzaniem jednej własności, to niestety mamy kłopot czy kłopoty także z przetwarzaniem innych wielkości. Oczywiście jest w tej teorii wiele, może nie tyle luk, co dalszych pytań badawczych. Nie wiadomo do końca, jak sprawa wygląda z lateralizacją. Oczywiście no, płat ciemieniowy nie jest tylko w jednej półkuli, lewej czy prawej. Obserwuje się pewne zróżnicowania, na przykład czas i przestrzeń angażują bardziej prawą dolną korę ciemieniową, czyli prawy zakręt kątowy, zaś wielkości liczbowe także bardziej, nie tylko prawą, ale także lewą. To jest trochę z takim komunałem, który często jest powtarzany, że lewa półkula jest bardziej związana jest z myśleniem logicznym, matematycznym. Inni z kolei bardziej angażują tutaj, czy wyjaśniają to zjawisko przez odwołanie do przetwarzania językowego. No, lewa półkula jest bardziej językowa. Wiele jest tutaj jeszcze pytań, natomiast no jest jedna odpowiedź, że powinniśmy przestać myśleć o mózgu w takich kategoriach, że istnieje jakiś fragment tkanki
czy naszego ozwojowania neuronalnego odpowiedzialny zawsze za jedną rzecz? Czy tak wielkie dziedziny mierzenia przez nasz mózg, mierzenia czasu, przestrzeni i liczb, mogą być ze sobą wspólne? A więc takie pomysły, że takie pomysły frenologiczne czy poszukiwanie jakichś modułów, no, z jednej strony powinno uwzględniać fakt, że nie da się znaleźć jednego modułu dla wszystkiego, ale nawet kiedy znajdziemy fragment mózgu, który zdaje się być wyspecjalizowany w czymś, to okazuje się, że on nie jest wyspecjalizowany tylko w czymś jednym. I jeszcze na sam koniec jedna kwestia. Proszę Państwa, mówiłem o tym, przypomnijmy sobie badanie Kellera, gdzie kruki miały dziobać pewną ilość razy. Przepraszam, nie tyle dziobać, co kruki Kellera miały dopasowywać wzór, chodzi mi o to badanie, gdzie kruki miały dopasowywać pewien wzór wizualny, ilość kropek na pokrywce od śmietnika do tego, który jest na kartce i tak dalej. I to zmieniano. I próbowano wyjaśnić alternatywnie niż poprzez to, że one widzą, ile tam jest elementów, próbowano wyjaśnić to odwołując się do, no, do jakiejś percepcji całościowej, do analizy ogólnych warunków wizualnych, że coś zajmuje ileś miejsca, albo kiedy dodamy jakąś kropkę, no to, że pojawia się jakaś jednostka w jakimś czasie. I mówiłem też o badaniach Butterwortha, tych, których porównywał dzieci z Melbourne i z dwóch plemion, które są bardzo ubogie w liczebniki. Mówiłem, że niektórzy badacze twierdzą, że istnieją w naszym umyśle specjalne reprezentacje liczb. Potem to trochę podważyłem. Mówiłem, że reprezentacje mózgowe liczb są połączone z przetwarzaniem przestrzeni i czasu. I trochę chciałbym opowiedzieć o takich nowościach jeszcze na sam koniec. Odchodzi się, mówiłem też o Stanislasie Deanie, który mówił, że istnieje number sense, zmysł liczby czy zmysł liczebności. Współcześnie zaczyna się raczej mówić o sense of magnitude, czyli zmyśle wielkości. Zmysł wielkości, który może być wspólny dla różnych dziedzin. Dziedzin, które wiążą się z przestrzenią, ze zmianą w świecie, którą my nazywamy najczęściej czasem, i niekoniecznie musi być tak, że zawsze tworzymy sobie jakby precyzyjne reprezentacje liczbowe. Czasami to, co my nazywamy liczbami, łatwiej jest naszemu mózgowi przetworzyć jako pewną zmianę w czasie plus pewną zmianę w przestrzeni. A więc rzeczywiście w rozumieniu czasu i związków z przestrzenią takie trochę kantowskie, stare filozoficzne intuicje w tych badaniach zdecydowanie biorą górę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy. Nie zostało nam nomen omen wiele czasu. Więc nomen, nomen. Od razu Państwa zaproszę do zadawania pytań. Tak, ja przepraszam, że przeciągnąłem jak zwykle. Nie przeciągnąłeś jakoś strasznie. Będę podchodził z mikrofonem, żeby również nasi internetowi słuchacze usłyszeli pytanie zadane. Mamy chętnych? Na razie nie mam okularów. Może ty możesz być chętny. Mogę być chętny, ale może najpierw zapytajmy, czy internauci... A, mamy chętnego, tak? To proszę. Jedno pytanie a propos tych też szympansów. Już może podejdę, żebym pana widział. Mhm. Dlaczego szympansy, powiedzmy, liczą do 5, a ludzie do 4? Nie liczą, tylko subitizingują. Taka uwaga techniczna na początek. Chyba że się je nauczy liczyć. No tutaj są różne hipotezy. Niektórzy wiążą to z tym, że szympansy mają większą pamięć roboczą. I pomysł jest taki, jest taka hipoteza Tetsuro Matsuzawy, badacza małp naczelnych innych niż człowiek, i on twierdzi trochę tak, że jak ewolucja przetworzyła nasze struktury kory ruchowej na ośrodki mowy, tak, to konsekwencją tego było osłabienie
naszych zdolności kategoryzacyjnych, kategoryzacyjnych w sensie postrzegania dokładnej liczby elementów. I ta hipoteza oczywiście jest taką, nie chcę powiedzieć bajką ewolucyjną, natomiast no nie da się tego przetestować, tak? No nie da się wrócić, to jest jasne. Natomiast są badania z wykorzystaniem właśnie TMS, czyli przestrzaszkowej stymulacji magnetycznej, gdzie okazuje się, że jeśli dezaktywujemy, to będzie złe słowo, ale jeśli zaburzamy działanie ośrodków ruchowych mowy, na przykład ośrodka Broki w korze czołowej, to precyzja naszego zmysłu liczby trochę zaczyna rosnąć. I to by jakby mogło, tylko to jest bardzo bardzo pośredni dowód, to nie jest żadna taka konkluzja. To jest raczej pewna spójność pewnych danych, hipotezy ewolucyjnej i danych psychologicznych, które miałyby świadczyć o tym, że ten nasz rudymentarny zmysł liczby no trochę osłabł ze względu na ewolucję języka. Taki jest pomysł i on się pojawia często rzeczywiście w literaturze, ale może być też znacznie prostsze wyjaśnienie. No, o ile te kwestie, szczególnie na dzieciach, u ludzi były bardzo dobrze przebadane i naprawdę wiele badań tutaj przeprowadzono, jest to całkiem dobrze poznana dziedzina, no to trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o szympansy, no to badano jednostki. I można powiedzieć, że to jest, mówiąc uczenie, to jest, że to może być artefakt, to znaczy mogliśmy badać, znaczy nie my, tylko profesor Matsuzawa i inni badacze, mogli badać po prostu w pewnym sensie genialne małpy. Oczywiście to 4 to jest średnia u ludzi, zdarzają się ludzie, którzy lepiej i gorzej zhybridizingują. Genialne to jest słowo, złe słowo, to nie były, że tak powiem, naiwne małpy, tylko małpy, które no, tego typu rzeczy robią często, więc to mogły być małpy po prostu dobrze wytrenowane w tego typu zadaniach. Więc to ja bym się chyba skłaniał ku temu wyjaśnieniu bez prostsze po prostu. Mamy też pytania od internautów, więc teraz oddajmy im głos. Zapraszam. Tutaj na czacie na YouTubie właściwie rozgorzała dyskusja cała. Pojawiają się też pytania. Pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. Zadam może takie pytanie od użytkownika o niku Mietek Kulka. Pozdrawiam Mietka Kulkę. Pyta on, jaki system liczbowy wykorzystuje mózg? Czy tak jak komputer system dwójkowy? O, dobre pytanie. Pojawiają się też odpowiedzi na to pytanie, ale podobne pytanie zadaje później Jerzy Modzelewski. Pytanie, czy mózg wykorzystuje jakikolwiek system liczbowy? Mhm. Sam z siebie, to pytanie można, mógłbym poprosić o doprecyzowanie. Jeśli chodzi o to, no mózg jest jakąś tam maszyną liczącą, tak mi się przynajmniej wydaje, więc można by mu jakiś system próbować przypisać. No odpowiedź tutaj brzmi, jaki, to naprawdę nie mam pojęcia i nikt nie ma, ale można to pytanie przeformułować na zasadzie takiej, jaki system liczbowy jest dla ludzi najbardziej naturalny, tak? System, oczywiście my korzystamy na co dzień z systemu dziesiątkowego. No i dość łatwo jest odgadnąć, jakie są źródła tego. No mamy 10 palców u rąk i najczęściej je wykorzystujemy. No ale może jednak to nie jest ten system. Istnieją efekty behawioralne, które, to znaczy takie w czasach reakcji, w pewnych eksperymentach, okazuje się, że najbardziej, wiecie Państwo, skąd się wywodzi słowo nie tylko w polskim pięć? Od pięść, tak? Okazuje się, że dla naszego mózgu system, tylko to nie jest tak, że nie wiem, dobór naturalny nam to zakodował, tak? To nie jest jakaś ewolucyjna zaszłość, to jest skutek działania doboru kulturowego, to, no, naszej akulturacji. Jest taki bias, jest taka stronniczość, no przejawiamy wciąż, co pokazują czasy reakcji, takie spatrzenie na system piątkowy. System piątkowy wydaje się dla naszego mózgu łatwy do przyswojenia. Często też korzystamy, no nie pokazujemy, że poproszę, nie wiem, 7 piw, tylko raczej, że 3 piwa, tak, bo rozumiecie Państwo, że częściej wykorzystujemy te małe liczebniki. Jeszcze jest taka kwestia, że system piątkowy ma całkiem eleganckie własności, tak powiem, komputacyjne i w wielu kulturach występował jako taki system bardziej wiodący niż dziesiątkowy. Więc ja bym powiedział, że mózg, który umie system dziesiątkowy,
nauczy się go w szkole, to i tak dostaje w spadku po naszych przodkach kulturowo system piątkowy. Wracamy do księgarni. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania naszego prelegenta? Pewnie. Mi osobiście wydaje się, jeżeli chodzi o ten system liczbowy, że to tak naprawdę wynika z tego, jak się nauczymy. Oczywiście. No bo wszyscy ludzie tak naprawdę są dzisiaj uczeni systemu dziesiętnego, ale można się na przykład nauczyć systemu właśnie dwójkowego czy szesnastkowego i nawet liczyć jakby w tym systemie. Pewnie, bez najmniejszego problemu. Natomiast ciekawe jest to, że jak się nauczymy systemu dziesiątkowego, który no w naszej kulturze jest po prostu takim, no nie wiem, wiodącym, to dostajemy właśnie jakby w spadku trochę po naszych przodkach takiego spatrzenia na system piątkowy. To też jest ciekawe, że jakby rejestracja czasów reakcji w różnych zadaniach, takich jak my robimy, pozwala ujawnić takie prawidłowości, z których nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak myślimy. Ale oczywiście komentarz jest jak najbardziej w 100% słuszny. Możemy się nauczyć w heksach, no, nie ma problemu. Nie? Czy są jeszcze jakieś pytania albo komentarze? Jeśli nie, to Mateusz, jeszcze raz w takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, żeście Państwo wytrwali. I Państwo tutaj, i Państwo tam, czyli w internetach. Tak, my też Państwu tutaj i Państwu tam w internetach bardzo dziękujemy. I zapraszamy na ostatni w tym roku wykład w czwartek. Dr Mariusz Gogul w ramach naszego cyklu Nauka na żywo opowie o pewnej komórce układu odpornościowego, która zdaje się, że może mieć pozytywne i negatywne skutki. Więc zapraszamy Państwa, godzina 18. Tutaj Derewolucja Miłość Bracka 14 i kanał YouTube Centrum Kopernika. Dziękuję i zapraszamy.